7, dzień wyścigu, dzień zawodów, dzień biegu. Biegać na maksa, dla Maksia. Taki bieg. Kto to jest Maks? Maksia to jest takie dziecko, które jest chore i potrzebuje naszej pomocy, wsparcia finansowego. Dlatego zorganizowaliśmy sobie taki bieg. I całe wpisowe wszystkich zawodników idzie na ten cel. Po co tutaj jesteś? Jestem, żeby pobiec dla Maksa. Dla ciebie to wszystko, trzymaj się mały!
pytał mnie, czy pogoda się udała, więc tak jak widzimy, pogoda jest piękna, na sam start wyszło nam słoneczko, więc jesteśmy z tego powodu szczęśliwi. Najlepszy zawodnik właśnie wyruszył już na trzecią pętlę i za jakieś 8 minutek będzie kończył bieg. Mama Maksia, jak się czuje Maksiu? Jak słyszę o tym, co się dla niego dzieje, to coraz lepiej. Dzięki serdeczne. Buziaki. Starszy pan to jest Antoni Muniak, numer 77, zapraszamy. Najstarsza uczestniczka jeszcze będzie, numer 32. Halina Zaborowska, maratończyk Dębica. Najmłodszy uczestnik, proszę państwa, 37, Maria Załucka. Zapraszamy. On uczestnik Sebastian Mazur. Sebastian, zapraszamy. Rafał Błachowicz, numer 73 miejsce. Za co? Za najlepsze przebranie. Drugie miejsce w klasyfikacji, najlepsze przebranie, Dominika Litwin z drużyny Płynące Racice. I drodzy państwo, numer 22, Krystyna Sumiec. Najlepiej przebrana, według nas. I teraz na trzecim miejscu, czyli nie najwolniej, nie najdokładniej, ale załapała się do klasyfikacji Anna Słomba-Krawczyk, numer 98, Lir Bielec. Zapraszamy, trzecie miejsce. Drugie miejsce od końca, Liliana Lonca. Wreszcie. I na pierwszym miejscu, drodzy państwo, to jest kobieta, już zdradziłem, że to jest kobieta. To jest kobieta, która zawsze po biegach wygląda najlepiej.
5 minut po przebiegnięciu mety zawsze jest w szpilkach, serio. Klasyfikacja Open, kobiety. Numer 131, Katarzyna Sumiec, trzecie miejsce, Zabieganie Mielec. Numer 138, drugie miejsce, Patrycja Osów, Dębica. I pierwsza, 133, Katarzyna Polta. Ale mamy szybkie dziewczyny, więc znaczy się szybko biegające. I Kasia Sumiec, trzecie. Najszybciej biegające kobiety. Zmieścicie się wszystkie na górnym podium? Ciasto, uśmiechy! Maxiu, for you! Najszybciej biegający faceci. I tak, na trzecim miejscu LKS Mielec, numer 136, Grzegorz Ziomek. OMK Smoczka, Dawid Puć. Numer 33, Tomasz Jachym. Tomasz Jachym. Wycina mi mikrofon. Tomasz Jachym. Mama Maxa Jachym, dla którego tutaj dzisiaj jesteśmy. Drugie miejsce Dawid Puć, OMK Smoczka. Gratulujemy. I ogromne owacje, drodzy Państwo. Ogromnie, ogromnie, ogromnie dziękuję organizatorom, Wam wszystkim. Macie tyle siły w sobie, energii i mocy, że nie dość, że biegliście dzisiaj po prostu w szczytnym celu, żeby pomóc mojemu synowi i mnie, to jeszcze naprawdę dawno się tak dobrze nie bawiłam. Więc ogromnie, ogromnie, ogromnie Wam po serduszku dziękuję. Już niedaleko.